Po dotkliwej porażce doznanej w meczu z budowlanymi w Łodzi rugbyści Arki musieli się bardzo szybko pozbierać, ponieważ już w następnej kolejce podejmowali na własnym boisku zespół Pogoni Siedlce. Porażka z tym rywalem mogła kosztować Bulldogi nawet utratę przodownictwa w tabeli rozgrywek Ekstraligi. Żółto-niebieskim wystarczyło jednak zaledwie 26 sekund, żeby ich kapitan Łukasz Szostek zdobył pierwsze przyłożenie. Potem jednak spotkanie się wyrównało, a gra toczyła się głównie w środkowej strefie boiska. Zasadnicze zmiany w wyniku przyniosło dopiero ostatnich 10 minut pierwszej połowy. Najpierw po ewidentnym błędzie obrony Siedlczan piłkę w polu punktowym przyłożył Sirocki. Nie umiem wytłumaczyć tego, skąd się biorą te błędy w obronie. Faktycznie bardzo głupie i no po prostu wstyd. Pierwsza połowa, no ta Arka była u nas dwa razy na polu 22 metrów i przyłożyła dwa razy. To jest właśnie bolączka nasza, że to samo było w poprzednich meczach, że dopuszczamy po prostu każde wejście przeciwnika w pole 22 metrów, to są punkty. Szymon Sirocki nie zdołał podwyższyć wyniku, gdyż piłka po jego kopnięciu trafiła w poprzeczkę. Nie pomylił się natomiast kilka minut później, gdy zespołową akcję Gdynian sfinalizował Schreiber. Arka prowadziła 17-3. Ale tuż przed przerwą z boiska został usunięty łącznik Młyna Łukasz Szostek. Piłka wyleciała z boku, zawodnik się na nią rzucił. Ja chciałem ją kopnąć i faktycznie może było to tak, mogło to tak wyglądać, że go kopnąłem z całego serca. Przepraszam tego zawodnika, nie robiłem tego specjalnie, no po prostu chciałem trafić w piłkę. Jeżeli trafiłem jego, to przepraszam. Gospodarzy czekało więc 40 minut gry w osłabieniu. Siedlce myślę, że dostaną odpowiednią reprymendę w szatni, bo grają wyjątkowo nieskutecznie, nie robią żadnego zagrożenia. I myślę, że chyba w drugiej połowie będziemy mieli ciekawsze spotkanie. Arka skrupulatnie wykorzystała wszystkie szanse praktycznie, które miała. No, teraz jest trochę trudny moment dla Arki, stracili dziewiątkę przez czerwoną kartkę. I może im być bardzo ciężko, dlatego że no, mimo wszystko Łukasz jest tym motorem napędowym tego zespołu. Drugą połowę oba zespoły rozpoczęły w 14-osobowym składzie i wykorzystała to Arka, która za sprawą Bysewskiego zdobyła pierwsze punkty po przerwie. Potem po powrocie 15 zawodnika na boisko do głosu doszli goście, ale z ich optycznej przewagi początkowo niewiele wynikało. Po pierwsze nie realizowaliśmy w ogóle założeń taktycznych, a po drugie mieliśmy tyle wesołych pomysłów na rozegranie akcji, że to po prostu aż boli. W końcu po przyłożeniach reprezentantów Polski, Chruściela i Gasika, strata Pogoni zmalała do zaledwie 7 oczek. Po godzinie gry było 22-15. Siedlczanie nie zdołali doprowadzić jednak do wyrównania, a wynik spotkania celnymi kopnięciami z rzutów karnych ustalił Sirocki. Arka zwyciężyła w tym meczu 28-15. Na pewno zostawiliśmy tutaj serducho na boisku. Zresztą postawiliśmy sobie za punkt honoru wygranie tego meczu. Ostatni mecz w Łodzi nie był za bardzo udany w naszym wykonaniu. Przegraliśmy dość sromotnie. No, u siebie nie możemy sobie pozwolić na takie wpadki. Rewelacja rundy jesiennej doznała trzeciej porażki z rzędu. Mam nadzieję, że my się obudzimy w końcu, bo już parę z tych męskich słów wpadło po Sochaczewie i po Lechii. Teraz pewnie padną kolejne, no ale słowa trzeba przyłożyć na czyny. I przed nami jeszcze dwa mecze ligowe, no i te playoffy. I w tych playoffach musimy totalnie odmienić naszą grę, bo tak jak z taką grą jak dzisiaj, no to nie mamy czego szukać w walce o medal. Arka zachowała pozycję lidera Ekstraligi Rugby, chociaż na co najmniej dwa mecze, czyli do końca sezonu regularnego, straciła kapitana drużyny Łukasza Szostka. Pogoń jest wciąż na trzecim miejscu w tabeli, natomiast wicelider rozgrywek Lechia Gdańsk na przyszły tydzień przełożył domowe spotkanie z Budowlanymi Lublin.